Ale dziś w waszych sercach myślę, że dzisiejsze spotkanie właśnie tutaj pokazuje, że jesteśmy mocni. Dobra, zakładam kamerę na głowę i pokażę wam taki cykl pracy w melioracji, gdy na kołach praktycznie się nie jedzie, tylko trzeba się wypychać tylną łyżką. Teraz tak, lewą ręką odciągam dźwignię i podnoszę przednią łyżkę, podnoszę łapy, prawą ręką do tyłu sięgam i daję napęd, wyłączam napęd, lewa ręka, dociskam się przednią łyżką, bo ona daje mi jedyną stabilizację, dotykam ziemi łapami, bo widzę tu na tych zaworach, jak one się delikatnie ruszą, to że łapy dotknęły ziemi. I teraz sięgam, tak jak przynajmniej mi się wydaje, że kończy się ruch. Jadę sobie pierwszy raz, wysypuję to. No i teraz łyżkę w ten sposób domykam i tak jakbym to na chlebie rozsmarowywał to masło. No i pcham do przodu, resztę gubimy tutaj i bierzemy następny raz. Teraz już mniej więcej widzę, ile jest wzięte. To co tam się zrosło na spodzie, to trochę zdrapuje. Poprawiam, maś wywalam i spodnią częścią łyżki smaruję błoto. Od razu się to trochę przygniata. Rozsmarowanie tego błota jest takie problematyczne, bo to zobaczcie jak wygląda to. Tu jeszcze wybierzemy, bo się zrobiła wypływka. Jeszcze raz weźmiemy. Z wodą jak się nabiera, to przynajmniej ta łyżka się nie zapycha. Bo jak takiej glajchy nabierzecie czasami, to potrafi się łyżka na razówę zapchać i nie chce to wylecieć. Wybieramy te szuwary. Sprawdzamy, czy jest w miarę czysto. Tu mało tego, że rowu nie ma, jest cały zadeptany, no to delikatnie go poszerzam i robię mu głębokość, tak? No i teraz trzeba to wszystko rozmazać. No i to płynie jak takie gluty. Warunki są takie jak widać, masakryczne. O. Wbijam pionowo łyżkę, żeby mieć zaparcie. Podnoszę przednią łyżkę, podnoszę łapy z tyłu, daję napęd i delikatnie sobie odjeżdżam, napęd wyłączam. Stabilizacja przednią łyżką, stabilizacja na łapach i powtarzamy cykl. Z grubsza zbieram ten syf. Wy
Odpalam. Teleskopem sobie steruję, jak daleko. O. Teraz te korzenie trochę pozabierać, bo to już się dno zarosło całkowicie. Bez jakiegoś tam nie wiadomo jakiego przegłębiania. Tutaj sprawdzimy, czy nam nie wypłynęło. No, trochę wypłynęło. To wszystko zbiorę. I jeszcze raz poprawimy. Teraz to rozmażemy wszystko. No, ładnie się łyżka czyści. Jak się trochę mniej nabierze. No tak jak teraz wezmę. Skracam do minimum teleskop na zero. Widzicie, trochę to się rozlewa razem z tą wodą. I spodnią łyżką, częścią łyżki, rozsmarowuję tak jak nożem masło po chlebie. Koparka cała lata, no to normalne, bo to o jakiej tu stabilizacji można mówić. Trzeba się trochę natrudzić, żeby tu jakiś poziom utrzymać. O. No i takie masło rozsmarowujemy. Łyżkę wbijam w pionie. Ona wtedy ma trochę zaparcia. Przód do góry, łapy do góry. Napęd jedynka. Napęd wyłączamy. Przód. Dociskam się, żeby stanął. Łapy widzę, że stanęły. I powtarzamy cykl. Postawię kamerę na dachu. I sobie też popatrzcie trochę.